Kochani, witajcie na Wdzięcznym Sercu. Dzisiaj powiem Wam, co jeszcze można zrobić, żeby lepiej poczuć się ze sobą i podwyższyć poziom poczucia własnej wartości. Jeżeli ktoś z Was ominął poprzedni odcinek, zapraszam tutaj do nadrobienia zaległości, a tymczasem dziś krok drugi do poczucia własnej wartości, czyli nie oceniaj innych. Tak to jest, że jeżeli jesteś krytycznie nastawiony wobec innych, to też bardzo często jesteś krytyczny wobec samego siebie. Dlatego jeżeli uda Ci się zrozumieć drugą osobę, albo chociaż ją zaakceptować, to łatwiej Ci też będzie zaakceptować samego siebie i ze sobą dobrze się poczuć. Dlatego, że jeżeli rozumiesz osobę, w której butach na co dzień nie jesteś, to tym bardziej łatwiej jest Tobie zrozumieć siebie, gdzie znasz swoją sytuację, wiesz, co czujesz, co myślisz, jakie masz potrzeby itd. Tak więc też trzeba sobie zadać pytanie, czy chcesz tą osobę oceniać, czy ją prawdziwie poznać, bo niestety te dwie rzeczy nie idą ze sobą w parze. Jeżeli oceniasz, to jesteś nastawiony na te konkretne cechy u tej osoby, które osądzasz i nie widzisz już nic więcej, nie jesteś w stanie odkryć, jaka ta osoba jest w rzeczywistości. Dlatego oceniasz ją, czy ją poznajesz? Przyznam Wam się, że ja kiedyś bardzo często oceniałam i to już było uciążliwe i dla mnie, i dla moich znajomych, dlatego że zawsze miałam coś do powiedzenia na temat drugiej osoby, czy ją znałam długi czas, czy co dopiero ją poznałam, nie wiem, chyba czułam się specjalistką i miałam wrażenie, że wiem już wszystko. I kiedy zaczęłam zauważać te momenty i jakoś nad nimi pracować, zobaczyłam, że też automatycznie czułam się lepiej z samą sobą, bo jeżeli akceptowałam wszystkich naokoło, czułam się też przez nich akceptowana. Słuchajcie, bardzo ciężko jest nie oceniać, bo często oceniamy odruchowo, a dlatego dzisiaj przygotowałam dla Was 5 metod, jak sobie radzić z ocenianiem innych. Metoda pierwsza. Człowiek czy jego problem? Tym problemem będzie wszystko to, co oceniasz, co Cię wkurza. Wkurza Ciebie dlatego, że jest tak fajne, że po prostu tej osobie tego zazdrościsz, albo jest tak beznadziejne, że nie możesz na to patrzeć. Ktoś jest bogaty, ktoś jest rozrzutny, zbyt pewny siebie, dziwnie się ubiera, ma dziwne poglądy i tak dalej. Warto sobie właśnie oddzielić tego człowieka od jego problemu, bo tu jest człowiek, a tu są jego problemy. Przecież to są dwie osobne rzeczy. I tak na przykład u nas w pracy socjalnej na osobę pijącą nie mówi się alkoholik, tylko człowiek z problemem alkoholowym. Specjalnie po to, żeby nie patrzeć na tą osobę przez pryzmat jego problemów. I właśnie ja czasami tak sobie robię, że na przykład ktoś mnie wkurza, dziwnie się śmieje i sobie myślę, okej, dziwnie się śmieje, ale gdyby nie to, no właśnie, przecież byłbym mega fajnym człowiekiem, a ja czasami kogoś przekreślam tylko dlatego, że jakaś jedna rzecz mnie w nim denerwuje. Tak więc oddziel człowieka od jego problemu, który jak zwykle odruchowo gdzieś tam oceniasz. Metoda druga. Co on czuje? Zastanów się, co ta osoba oceniana przez Ciebie czuje. Dlaczego znalazła się w takiej sytuacji? Może sobie z czymś nie radzi? Może coś wydarzyło się nie z jej woli? Pogdybaj sobie, jak wyglądała jej historia, że teraz jej życie wygląda właśnie w ten sposób. Bardzo często jest tak, że kogoś poznajemy i wchodzimy w konkretnie tym momencie jej życia, nie wiedząc, co było przed, co będzie po, i niestety wysuwamy złe wnioski. Trivial, given well, Saturday. So I can be able to go on tomorrow. Daddy's gonna be so excited. All good. That killed him. Metoda trzecia, modlitwa. Jeżeli oceniam kogoś dlatego, że mu czegoś zazdroszczę, to myślę sobie wtedy, kurczę, przecież tak naprawdę to jest kolejny dowód na to, jak Pan Bóg nas kocha, jak o nas dba i zsyła nam wiele dóbr. Więc staram się wtedy dziękować za te wszystkie piękne rzeczy, które ta osoba dostała w swoim życiu. Czasami jest to naprawdę bardzo trudne i robię to wbrew sobie, ale widzę, jakie z czasem są z tego wielkie owoce. Jeżeli oceniam dlatego, że ktoś po prostu
jest czy biedny, czy zmaga się z innymi trudnościami, to proszę Pana Boga, żeby pomógł jemu w tych jego problemach i proszę też Ducha Świętego, żeby pokochał tą osobę przeze mnie. Bo powiedzmy sobie szczerze, ja takich osób sama nie daję rady kochać. Metoda czwarta, czarny czy biały? A czasem prawidłowa odpowiedź brzmi szary. Bardzo często w tym nieuporządkowanym, chaotycznym świecie próbujemy uporządkować swoje otoczenie, etykietować ludzi, wkładać ich do poszczególnych grup. Od razu chcemy stwierdzić, czy ktoś jest ładny, czy brzydki, mądry, czy głupi, biedny, czy bogaty. A tymczasem ktoś nie jest ani biały, ani czarny, a jest szary. I gdzieś czasami trzeba czasu, żeby lepiej tę osobę poznać, czasami trzeba ją po prostu o coś dopytać, a czasami już ta osoba zawsze pozostanie szara gdzieś po środku i nie możemy na siłę wkładać jej do żadnej grupy. Bardzo ciężko jest kogoś oceniać, wyciągać wnioski, często to są pochopne wnioski i myślę, że i ja się o tym przekonałam i wy niejednokrotnie się przekonaliście, że często w tym ocenianiu się mylimy. I nie jesteśmy od tego specjalistami. Metoda numer 5. Równowaga w przyrodzie. Tak, ja wychodzę z tego założenia, że w przyrodzie jest równowaga i każdy z nas dostał porówno. Tak jak na kuli ziemskiej są miejsca lodowate i gorące, żeby była równowaga, żyją zwierzęta drapieżne i bezbronne, żeby była równowaga, tak i każdy z nas dostał taką samą ilość wad i zalet. Nigdy nie będziemy w stanie tego stwierdzić i dokładnie wyliczyć, dlatego że przez całe życie się ciągle zmieniamy, poznajemy i nigdy do końca nie będziesz w stanie odkryć ani innych, ani nawet samego siebie. Dlatego myślę, że warto uwierzyć, że ta równowaga jest. Pan Bóg rozdzielił każdemu z nas porówno i Twoje zalety mają taką samą wartość jak zalety drugiej osoby. Twoje wady mają taką samą wartość w oczach Bożych jak wady drugiej osoby. Pan Bóg rozdzielił porówno i myślę, że naprawdę nie warto się oceniać ani porównywać. Słuchajcie, ostatnio znalazłam piękny cytat, który myślę idealnie podsumuje nasz dzisiejszy odcinek. Bóg powiedział do mnie: pokochaj swego wroga. I usłuchałem go. I pokochałem samego siebie. Rzeczywiście tak jest. Jeżeli zaakceptujesz drugą osobę, zaakceptujesz też samego siebie. Jeżeli tylko nie będziesz czyhał na jej potknięcia i wynajdywał jej wad, łatwiej też będzie Ci zaakceptować własne błędy i własne wady. Tak więc słuchajcie, życzę Wam powodzenia. Wychwytujcie momenty, kiedy oceniacie i starajcie sobie z nimi radzić, zapobiegać takiemu ocenianiu. Myślę, że moje metody Wam się przydadzą. Powiedzcie, co macie na ten temat do powiedzenia. Dla tych, którzy jeszcze nie zapoznali się z odcinkami z serii o poczuciu własnej wartości, zachęcam do nadrobienia zaległości. A dzisiaj to już wszystko. Dzięki wielkie. Pa, pa!